Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Ze mną jest oczywiście wspaniały Pan Pieczara. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Pieczara, Pan Pieczara. Dzisiaj będziemy testować jadalne owady. Tak. Mamy tutaj różne rodzaje mączniaków i świerszczy. Pamiętajcie, żeby coś zhejtować, trzeba spróbować. Próbujemy. Próbujemy, ale żebyście wy nie musieli i już wiedzieli. Tutaj są jeszcze różne smaki tych mączniaków. Tak, różne smaki. Mamy tutaj grillowana cebulka barbecue, naturalne świerszcze. Świerszcze pieprz cayenne, mączniaki, czosnek i zioła prowansalskie i mączniaki w słonym karmelu, coś takiego. Tak, słony karmel, dokładnie. Więc może być nieźle, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, jak to będzie smakowało. I jeszcze jedno, proszę państwa, dla wszystkich starych, stałych widzów, w opisie będzie kanał, gdzie będziemy dodawać hide and seeki, inne filmy z gierek, także zasubskrybuj go. W tym momencie właśnie, kiedy wychodzi ten film, pojawia się pierwszy hide and seek, także weź tam, zostaw łapkę w górę, subika, dzwoneczek i my się zabieramy do jedzenia owadów. To będzie ciężkie, ale ja sobie muszę nastawić mental afrykański. Że zjesz wszystko. Tak, myślę, że po prostu dam radę wtedy, bo ja już jestem nieprzyzwyczajony do tego typu jedzenia, powiem szczerze, także muszę się przyzwyczaić. No. Proszę wybrać, panie. Ja mogę. No pierwszego. To może ja środkowe, czaśniemy, co? Proszę bardzo. Środkowe, pan Murzyn wybrał nam tu. Wygląda strasznie niezachęcająco, jak tak patrzę przez folię. No wygląda to, proszę państwa, tak, jakby takie zgniłe maczugi sprzed 3 lat. Zgniłe maczugi? Kurwa. Pokaż. Strasznie pieprzowo, wiesz? Najebali tego pieprzu. No i dobrze, przynajmniej zakryje smak tego, nie wiem, robactwa. A pomyśl, że to jeszcze przed chwilą mogło pełzać w twoim kiblu. Ach, trudno. Muszę nastawić swój mental, bo... Proszę bardzo, panie Murzyn. Ja na raz, na porówno, czy no, czekaj, jeszcze może wodę otworzę, bo nie wiem, czy chcę zapijać tym soczkiem w sumie. Zobaczymy, Jak na to patrzę, to naprawdę nie... Pochłonam jeszcze przed tym testem. Cukniemy się łyżeczką. Proszę bardzo. Smacznego. Smacznego. Nie rób tego, bo jest łazienka zajęta. Powiem ci tak, gdybym nie wiedział, że to są robaki, to bym pomyślał, że to są jakieś chipsy. Wygląda gorzej niż smakuje i do tego, ale ostre jest w chuj. Jest ostre mega. O, ostre strasznie, kurwa. Strasznie dziwny smak, strasznie. Znaczy, może nie dziwny smak, strasznie dziwnie się to jadło, bo jak widzisz to przed, to no kurwa tak średnio, nie? Jak taka dżownica ci to jakaś lata. Nie, nie było złe, może ten pieprz strasznie zabił też smak tego, bo ja w sumie czułem tylko ostre. Ja też, bardzo ja ostre też. To było, tak szczerze. Ale no, powiem ci szczerze, nie było najgorsze, nie? Nie no, nie było źle, nie było źle. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Ja też. O wiele myślę, że lepiej by się to jadło, gdyby się tego nie widziało przedtem. Ale ogólnie na 5, ile dajesz temu? Jaki smak? Kurwa, nie wiem, bo jeszcze nie wiem, jak może mogą smakować inne, wiesz? No też, no dałbym. Ale dałbym trzy. Ja bym dał dwa. No myślę, że inne smaki mogą być troszeczkę lepsze. Może zobaczymy, jak bez dodatków smakują. No, żebyśmy już mieli za sobą, bez kitu, nie? Świerszczyki. Naturalne świerszcze, proszę państwa, idą na drugi ogień. Dużo białka przynajmniej będzie. Ta. No widzowie, no nie oszukujmy się, wygląda to dość nieapetycznie, że tak powiem, no ale co, no. Ludzie... Wyglądają takie, kurde, jakieś małe kawałki kupy jakiegoś królika czy czegoś. Zawsze ty musisz bardziej to oczywiście obrzydzić, bo dygas potrafi obrzydzać jeszcze bardziej rzeczy. Łapkę w górę zostawcie przede wszystkim. A nie, że tutaj nie, będziemy się poświęcać dla was, a wy kurde o, się kurwa, śmiejecie. O kurwa, to o wiele gorzej pachnie. To pachnie już jak kurwa typowe robactwo. No, no to prawda, no. Dobra, to machnią, nie? Pierdolę, nie? Świerszczyka. Dobra. Nie wiem, to jest ohyda. Tutaj nic nie zabija smaku. Pamiętam, że tu chodziło przed chwilą. Ale co, twoje kurczaki też chodzą? Nie mogę. Brawo. Robiłeś to, brawo. Przerób. No ciężko jest, ale powiem ci tak. Przez chwilę myślałem, że te lepiej smakują. Jakoś łatwiej się je gryzło, bo nie było takiej... Nie było tego chamskiego chili, no nie? A ja wiem, jak to smakowało. Mi się te lepiej jadło niż tamte, no nie? Na początku mi się lepiej jadło tamte, ale później...
te smakowały typowo, jak masz słonecznik i te kurwa, jak sobie dziubiesz słonecznik, to nie jak te... Tylko ta skórka. Ta skórka, no. Jakby, no. Czyli nie tak źle. Ale na początku wydawało mi się o wiele gorsze. To było totalnie obrzydliwe, jak ten smak ci wchodził do buzi, ale później nie było źle. Także to prawda. Te bym na 3,5 ocenił, te były lepsze. A ja na ile tamte oceniłem na 2, to też te bym nawet, kurde, tutaj dał też 3,5. Też bym dał 3,5, bo jednak łatwiej się najlepsze jadło. Robaki, jakie jadłem w życiu. To prawda, no, to prawda. No to możemy czasnąć mączniaka, proszę czasnąć bardzo. Mączniaka? Proszę bardzo, salted butter. Słony karmel czy garlic na początek? Czy to na koniec? No, słony karmel może na koniec. No dobra. Słony karmel dajmy na koniec. A bo to też jest mączniak. To też jest mączniak, to jest czosnek i zioła próbowalskie. Dobra, no czosnek powinien być dobry, bo powinien właśnie zabijać ten smak. A ty się, Jasiu, tam nie śmiej, bo ty też idziesz na Golden Gold. Te dopiero jak listy wyglądają. No. No to te pachną na przykład, kurwa, ja pamiętam jak mój ojciec kiedyś na ryby, kurwa, jeździł tam robaki, no ja jakieś, wiem, kurwa, wiem. Targał, to tak pachnie właśnie. No. Nawet nie będę komentował, bo wiadomo, co mogę powiedzieć. Bo jak to się tak dziwnie się ten dotknie, to... No to jest takie obślizgłe, no, nie? No, masakra. No, 10 tysięcy łapek i możemy żywe takie zjeść. Będzie okej. Okay. Panowie, na zdrowie, że tak powiem, na zdrowie. Czekaj, bo na te to mentalnie się trzeba przygotować, bo do tamtych już podchodziłem tak, że wiem co się z czym je, nie? A tutaj to jest taka... Tutaj to jest robaka z robakiem, bo tyle mogę powiedzieć. Dobra, go. Go. A ja sobie teraz mogę powiedzieć, wiecie, w czym to się rozwija? W padlinie ogólnie. To się w padlinie rozwija, tak? Padlina, rozumiesz? Trupy, takie rzeczy. Oj! Ale te są ohydne. Jeszcze musicie jeść. Wow. Ja nie mogę tego pomknąć. Im dłużej to jem, tym gorsze jest. No tak, na początku ten pierwszy przegryzione, myślałem, że super. Chciałem już powiedzieć, że są lepsze od tamtych. Ale są. Potem już jak je gryzłeś, to było... Są złe. To wiadomo, co tam wychodziło z nich. Jeszcze ja się oczywiście musi atmosferę podkręcić, bo mi jest łatwo siąść na łeb i ja często żygam. Kurde, jakbyśmy mieli takiego mączniaka dużego, bo takie duże mączniaki dają to tym spiderom, nie? Pająkom. Spiderom! Jakbym takie coś widział, to stary na pewno bym się tu pożygał, nie? To jest... Pewno. Ale stary, to był hardcore, to jest jeden w chuj. No też bym dał jedynkę, ale na początku, pierwszy gryz, myślałem, że niesamowite, lepiej, ale... niesamowite, nie, ale potem lepiej. Już było czuć ten środek tego, no i oczywiście Jasiu wjechał na banie. Tu dramat się odwalił. 1 na 5. No dobra, mamy tak, panie Murzyn. Grillowana cebula i barbecue. No, to może być dobre, barbecue jest spoko w sumie. To są też świerszcze. No, świerszcze to kiedyś łapałem w sumie, ale no nigdy ich nie jadłem. Jak świerszcze, tylko trochę bardziej w stylu barbecue tak wyglądają. Jak one wyglądają jak takie jakby osy, pszczoły troszeczkę też, nie? A to zajebiście pachnie, to pachnie... To tylko skacze. Typowo barbecue. Trochę... Nie, jakby... nie, no nie pachnie typowo robak barbecue. Ja tam czuję barbecue tylko. Dobra, chuj. To tylko skacze i ma taki odwłok dziwny. Chuj się porusza. Chujna strasza. Nie. To ja mu się odkleiło od tych robaków. Proszę. Wiecie jak to smakuje? Jakby kurwa te robaki były spalone. Kurwa na jakiś odwłok chyba nacisnąłem zębem teraz. Ale dramat, ten też dramatyczny. Z mordy już mi cieknie oczywiście, kurwa. Ale najlepsze z tych wszystkich innych. Przynajmniej smak barbecue czuć. Najlepsze? No. Kurwa, to ja bym powiedział, że tam, które miały 3,5. Te kurwa, co jak pestki smakowały. Te zwykłe były lepsze. Te zwykłe? A mi smakowało to, bo ten właśnie barbecue zabijał ten smak taki. Właśnie, ja taką spaleniznę tam czułem. Jakby to były zwykłe robaki, tylko że po prostu kurwa spalone. No, ale nie, ja czułem dosyć dużo barbecue. Dla mnie no spoko, no wiadomo, pyszne. Widzowie, pyszne to było. Polecam serdecznie. Jedźcie sobie to zamiast kurczaka, bo po co zabijać zwierzęta. Nie? Nie. No najlepsze na koniec został. No. No wyglądają w sumie identycznie jak tamte mączniaki. Nic się tu nie zmieniło. Zobaczymy jak będą smakować, bo tamte były dramatyczne. Słony karmel podobno dobry jest, to też ja nie wyobraź przekładam. Sobie, że to ciastko zmaka. Słony karmel. No, pachną zobaczcie, spoko. Pachną tak słodziutko, że tak powiem. Tak, no. Powiem ci, że to może być najlepsze. Powiem ci tak.
Jeśli chodzi o zapach, to rzeczywiście nie, no, najlepiej. Zapach najlepszy ze wszystkich, to na pewno. Tak, nawet tak, no przyjemnie bym powiedział. No nie, powiedział, takim nie? Słodziutkim, to naprawdę jak kurwa ciastko z maka no, pachnie. No, dokładnie. Bardzo zachęcająco wygląda, ale pachnie naprawdę ładnie, naprawdę... Takim truposzem trochę, nie? Nie, chcesz powąchać? Ciastkiem z maka. No dobra, chłopaki, no. Patrz, powąchaj sobie, serio. No zajebiście pachnie. Dobra, jemy to, no. Mmm. Ej, to jest dobre. To jest naprawdę dobre. No. To jestem w szoku. Naprawdę. Naprawdę. Słodkie. No, słodziutkie. Serio są słodkie? Naprawdę, to są dobre. Dobra, to też idę. Najlepsze. No patrz, skusiłem. Jak chcecie spróbować, to tak. To są okej. Okay. Normalnie, ale no, teraz to sobie mogę gadać i jeść, człowieku. Te są w porządku, zobacz sobie. Smacznego. Nie są złe. No faktycznie, ty, to jest dobre. No te są git. Dobre te robaki. Takie coś, szczerze, nawet mógłbym jeść oglądając sobie telewizję albo coś, bo ma dużo białka. Pomyśl, że myśleliśmy, że te będą najgorszym gównem. One są na serio spoko. W porównaniu do... Tamte wszystko to ścierwo jebane w porównaniu do tego. Tak, i te sobie jesz tak lightowo. Nie myślisz nawet, że to są jakieś robaki czy coś takiego, bo nie czuć rzeczywiście tego, tylko są takie leciutkie. No, takie leciutkie. I te... Te na przykład robaki się zupełnie inaczej niż te świersze, bo te świersze tak krunkają ci w buzi, a te małe osy te się rozpływają się. Dobra, próbujemy zwykłego świerszcza. Ale weź se dwa chociaż, no. Wziąłem se. A no no, weź, no, a weź. To są te najgorsze? No. Nie, najgorsze. Dobra, były... ocena. Nie pamiętam, które, ale... Te nie były za dobre po prostu. No. Chociaż dla mnie nie były te takie złe, tak? No to jest tak jak na pomówił. Nie, one smakują jak te, Jasiu, jak pestki. Jak te upinę z pestek. No? Dlatego ja. W momencie, którego nie trzeba obierać. No, coś takiego. Zero poruszenia w ogóle się. Kurwa, te też są dobre. To no mówiłem, widzowie, no, okay, mówiłem. No. Okay. Dobra, proszę Państwa, więc to by było na tyle. Jeszcze raz zachęcam do wejścia na kanał, który macie w opisie. Hide and Seeki, minigierki z ekipą, różne inne fajne rzeczy, live'y, zapraszam. I jak będziecie mieli fajny pomysł na jakieś testy, jakieś te większe robaki, jakby się znalazło, to tak szczerze nie było źle. Mogło być lepiej, bo ale poza tym słonym karmelem to nic bym innego nie chciał. Jak chcecie sobie na testa wziąć, to słony karmel, polecam. Także to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie, na razie, cześć, piątka, elo. Trzymajcie się, pa, pa.